zgadł hasło. Co? Ej, to się nagrało, to się nagrało. Ej, ja zgadłem hasło. Siemano, tutaj Stefan Bąk, witam was. I w dzisiejszym odcinku telefony. A dokładnie będziemy robić, powiedzmy, jeden telefon. Ponieważ mamy tutaj dwa Xiaomi Redmi 4A. No ja tutaj sobie zrobimy śrubokręt. Co będziemy robić? Mam mój Xiaomi, ten mój, to jest mój, to jest o znajomościach. Ten Xiaomi, to jest Xiaomi mój i w nim wszystko działa. Jedynym problemem, znaczy no nie wszystko w sumie, ponieważ nie działa zasięg GSM, dlatego że urwałem port anteny GSM, więc tutaj nie ma zasięgu GSM. Tu mamy zasięg GSM, aczkolwiek nie działa tutaj ta cała płytka, a dokładniej port micro USB i on nie ładuje, a więc dlatego trzeba no wymienić. Co tutaj mam? Zacznijmy od wyjęcia tacki w drugim telefonie, bo już pierwszym wyjąłem. A więc na tą chwilę plan będzie taki, że albo się dogada z mamusią, że ona mi zapłaci, się dołoży i wtedy będę miał z Polski, sobie zamówię. Wtedy sobie z Polski zamówię ten port. On kosztuje 15 zł z przesyłką. Jeżeli bym to chciał zrobić przez Chiny, czyli po prostu na AliExpress zamówić ten port, no to by mi wyszło o wiele taniej, bo bym zapłacił tylko i wyłącznie 5 zł. 5 zł z przesyłką chyba. Tu już możemy zdjąć osłonę. I pierwsza rzecz to wypnijmy baterię. I na tą chwilę chyba wszystko z tego telefonu. Tylko jak jeszcze możemy w sumie odkręćmy już ten dół. No i to tak naprawdę jest teraz z tego telefonu wszystko. Ja nie wiem w jakim ten stanie jest ten telefon tak w ogóle. Jak pewnie, jeżeli kupię tą płytkę. Ale ją kupię, dlatego że już wam powiem plan. Jeden telefon. Prawdopodobnie na tej płycie głównej zużymy telefon, który na przykład będę mógł wziąć na miasto. Do niego sobie wsadzę kartę Aero 2 i będę miał dzięki temu internet w całej Polsce za darmo. Autentycznie za darmo. Wejdźcie sobie na stronę Aero 2 i sobie poczytajcie. Płacicie im wydychy za jakby zamówienie karty. Dostanę was zdychę kurier. Sprzedajcie im trochę danych osobowych, bo dwie strony dowodu. No ale macie internet za darmo. A ja nie sprzedałem swoich danych, tylko mój stary sprzedał dane osobowe, więc no port wygląda na trochę skatowany. Więc teraz z mojego Xiaomi bierzemy port. Znaczy port, no ogólnie tą płytkę PCB wraz z portem ładowania, głośnikiem. I co tu jeszcze jest? Z tym chyba będzie trochę ciężej, żeby to wyszło. Tak, bo to jest wklejone. To jest tutaj przyklejone, więc moja płytka się trochę wykrzywiła. Miejmy nadzieję, że będzie git. A więc zobaczmy. Mam tu jakiś kabel? Chyba nie. Zobaczmy teraz. O, włączył się. Czyli jak widać, płytka była uszkodzona. 3% ma bateria. Telefon się nie chciał włączyć. Więc jak widać, się odpala. Oczywiście ja go mogłem odpalić do tej postaci już wczoraj. Znaczy no w sensie po prostu, że widziałem ekran mi. O, a no właśnie, dołożyć jakieś hasło. Jakie to było hasło? Kurde, nie wiem czy jest sens wchodzić w system. Zgadł hasło! Co? Ej, to się nagrało, to się nagrało. Ej, ja zgadłem hasło. Znaczy nie zgadłem, tak kojarzyłem. Tak, telefon ma... jest zalogowany. Na nim jest MIUI 8.3 by Xiaomi EU. No, ma, to jest 32 GB, więc jestem lekko w szoku, bo zawsze kojarzę, że ten telefon to od razu zmienimy, póki pamiętam jeszcze ten wzór. Póki pamiętam wzór, to zmienię blokadę i hasła. Pa gościu. Wyłącz zabezpieczenia. Bo ty w ogóle... jeszcze są aplikacje od tej osoby. Czy ja jestem tutaj zalogowany na Instagrama. Telefon nie był czyszczony. Więc ja się zaloguję do mojej... o, jest problem z tym. Zaloguję się do mojego Wi-Fi. Użyjmy w języku angielskim. No i niestety, aczkolwiek posiadam dostęp do Instagrama tej osoby.
mogę do banku wejść, jeżeli bym znał PIN. Aczkolwiek powiem wam szczerze, niestety nie mam tutaj przy sobie, a nie będę miał, czekajcie, że na Google Keepie sobie zapisałem, ile jakby kiedyś widziałem, jak ta osoba wpisywała PIN i sobie go zapisałem i to jest autentyczne, więc jest szansa, że no, posiadam gdzieś dalej tą notatkę. Tak, mamy i uwaga, tutaj macie już czarny kwadr, bo to jest... Błędny PIN. W sumie dobrze. Tutaj chciałem tak zobaczyć dwie rzeczy. Pierwsza to jest... wersja jądra, musimy wejść. Tak, diagnostyka. Battery health good. Ten telefon ma 4 lata. Nie jestem w stanie uwierzyć, że ta bateria ma status good. Po 4 latach. Teraz tak najważniejsze, czy tutaj jest odblokowany bootloader, bo jeżeli jest, no to jest to przypisane do konta. W sumie najlepiej byłoby go sprawdzić komputerem. Tylko, że teraz tak, robię jedną rzecz pod inny projekt. Nie wiem, czy on się już pojawił, czy nie, więc nie mówię. A skoro robię rzecz pod jeden projekt, będę musiał to sprawdzić na kompie, czy telefon jest, czy jest podpisany pod konto Xiaomi. Jeżeli jest, to będzie problem. Jeżeli nie jest, to będzie nieproblemowo. Nie mam komputera z Windowsem aktualnie włączonego, więc ja sobie ten telefon zostawię, niech on się ładuje. Siema, update aktualnie. Telefon sobie tam poleżał, wiadomo, go rozebrałem wszystko. Następnie poleżał sobie tam, poładował się. Sprawdziłem wszystkie dane na telefonie. I teraz tak, trochę technicznej gadki, 90% was nie zrozumie. Jeżeli sformatować ten telefon, musicie wpisać hasło. No to ja myślę, no to nie znam hasło, to nie będę wpisywał. No to teraz tak, wziąłem ADB. Najpierw wziąłem, odpaliłem fastboota, czyli power i górny chyba przycisk. Odpaliłem fastboota, przez fastboota odpaliłem ADB. Przez ADB wgrałem TWRP. No i jak wgrałem TWRP, no to taki TWRP to taki system, powiedzmy taki mały, przez który można wgrywać w tej systemy, no i między innymi można sformatować telefon. No to sformatowałem telefon i tyle. I teraz będzie długo, bo on się, jak się sformatuje właśnie przez TWRP, to on długo działa. No ale jak widzicie, no nie trzeba być jakimś tam chyba specem. Bo, znaczy ja, bo ja używałem powiedzmy już wcześniej tego, bo jakby już kiedyś powiedzmy sobie wgrywałem system, który wam pokażę w folderze, tylko nie wiem co. No tak to wygląda, jest ADB, to jest Mi Flash Unlock. Jak odblokujecie sobie konto, wtedy możecie odblokować bootloader. Jak odblokujecie bootloader, wtedy możecie wgrywać system, ale systemu nie chcemy wgrywać. Wcześniej użyłem, jeżeli chodzi o systemy, jeżeli chodzi o tego Xiaomi powiedzmy drugiego, wcześniej używałem, tutaj wgrałem system Linii 14.1, to jest nieoficjalny system i on właśnie szwankował dosyć, to jest czysty Android. Tu jest system MIUI 8.1 i jest MIUI 9. Ja będę raczej potrzebował zupdate'u do MIUI 9, bo nie, czy na MIUI 8 będzie działało to, co chcę. Już tłumaczę, co chcę. Jest taka karta RO2, no więc tą kartę chcę wsadzić, aczkolwiek na MIUI 8 ta karta, jakby coś, jest coś takiego, że ten internet jest darmowy. Aczkolwiek musicie co pół godziny, internet jakby się wyłącza, musicie wejść w belkę powiadomień i powiedzmy i musicie dać takie powiadomienie, zaloguj się do sieci. I tam przepisujecie kod z kapczy, te takie te głupie co znaczki wpisujecie, to przepisujecie i wtedy macie internet. No ale właśnie na MIUI 8 to nie chciało działać, więc dlatego na moim Xiaomi jest MIUI 9.2.10. To był jedyny MIUI 9, jaki był dostępny w internecie z oficjalnych źródeł. Update po jakiejś chwili. Zresetowałem telefon, ale zapomniałem, że jak zresetuję telefon, to nie ma żadnego systemu. Więc po jakiejś 20 minut się po tym kapłem. Wgrałem tutaj MIUI 9. Jak widać, to są te trzy kropki, czyli wszystko jest git. Zobaczymy, coś się ekran się ścieni, ale to nie widzę jakoś dziwnie, bo to tej lampki tutaj wariuje. O, nawet się wczytało teraz. MIUI 9 Language Polski. Dobra, pomiń, bo widzę, że się zesram prędzej niż to zrobię. Pomiń kartę SIM. Brak karty SIM. Dalej. K***a. No właśnie, bo tutaj jest odblokowany bootloader i urządzenie powiązane z istniejącym kontem. Kurde, no to jesteśmy w dupie.
bo tak. Czyli tak, jest to odblokowany bootloader, bo tutaj go wgrane Miła i Polska, więc jest tutaj bootloader odblokowany. A skoro odblokowany jest bootloader, to telefon jest na stałe przypisany do tego, jakby numeru konta i do tego numeru telefonu. Numer konta znam, znaczy numer konta i ogólnie numer telefonu oczywiście znam, aczkolwiek no nie znam hasła do konta. Mogę sobie postrzelać. No i tyle, cegłówka. No niestety, no ale jak, jeżeli macie odblokowany tego łącznie bootloader, to wtedy jest problem z odblokowaniem tego telefonu. No i jeżeli nie był, jeżeli bootloader cały czas byłby zablokowany, no to telefon nie jest na stałe przypisany do konta. Problem jest taki, że osoba, która aktualnie używa, ponieważ ta osoba, telefon tej osoby to jest jej stary telefon i teraz aktualnie ta osoba ma Redmi 7. No i na tym Redmi 7 jest także zlogowana na tym samym koncie, bo to już osobę zobaczyłem powiedzmy w koncie. Mogę tą w ogóle osobę wylogować prawdopodobnie z konta, tylko pewnie musiałbym hasło wpisać, więc tak bym jej nie wylogował. No więc w sumie nie będę obracał już mordę, moją zobaczycie, będę musiał cenzurować. Okej, jesteśmy teraz tutaj. W tym momencie dostałem już, słuchajcie, pasy do tego telefonu. Wszedłem sobie w przenoszenie danych, bo nie chce mi się tam konfigurować tego telefonu. Przypomniał mi się o takiej opcji, więc odbierzmy dane. I teraz tak, tutaj od tego, z tego teraz odinstalowałem. Tutaj weźmy, odblokujmy. I pytacie się o tapetę. O drugi w nocy ustawiam, bo mi się nudziło, bo była defaultowa. Przenoszenie danych. Przenieś. Zyskany kod. O ja. Dobra, kod zeskanowany. I są teraz się synchronizują. No i teraz pozostało, jak tutaj piszę, około 1,5 godziny. Więc niech się dane przesłają, chociaż się boję, bo tutaj jest 60%. Tutaj mamy tylko 17. Ciekawe, czy się uda przesłać. No to chwilę plan jest taki, że tutaj już jestem po jakiejś tam chwili. I tutaj może powiedzieć, że ogarnąłem sobie, oja. Jestem po jakiejś tam chwili, już tym obecnie ogarnąłem. Skopiowałem dużo rzeczy z tamtego telefonu. Aplikacje, które się skopiowały, w większości nie działały. Więc na przykład takie zdjęcia Google trzeba było to instalować, zainstalować na nowo. No ale cóż, wyłączyłem ten telefon, z niego wykręcę sobie tą płytkę z ładowaniem i dam ją do tego telefonu. Ten telefon już sobie złożę, a tutaj dokupię tą płytkę i sobie ją zamontuję, kiedy sobie go złożę do pełni. No i siema. Specjalnie jeszcze naładowałem ten telefon do 100%, żeby jak coś to mieć możliwość po prostu włączenia tego telefonu. To było w tę dziurkę. Dzień dobry, dzisiaj kolejny powiedzmy etap. Tutaj nie było płytki. Boja, tu nie było płytki, więc przyszła ona tutaj oto do paczuszce i teraz zrobimy unboxing. Zajebiście.
Płytka jest bardzo dobrze zabezpieczona. To jest chińska podróba, to już widać. Nie trzeba, krzywa jest. Nieważne. Jest to chińska podróba, no ale mówi się trudno. Dostałem folię, a tutaj dostałem woreczek foliowy, który przeciąłem. I to jest takie coś do otwierania. Myślę, że to jest twardszy. Chodzi o to, żeby otworzyć na przykład jakiś telefon. Jak on jest zamknięty, to żeby to sobie podważyć tutaj. I ten. A więc co, no teraz trzeba zmontować wszystko. Odpaliłem go poprzez, no, ładowanie. Tamto przykręcę poza kamerą, bo to nudne. Ale teraz przetestujemy, czy głośnik działa. On jeszcze mnie nie... Dzięki im za to. W czasie tej wakacji zostałem pastolektorem. Ty, ja na odwrót to wkręciłem. Tutaj powiem przykręcić płytkę, a tutaj to. Ja nie mogę, ale debil. Zepsuty jest ten plastik. Dobra, już poza kamerą dokończę montaż tego, bo to jest nudne. Już wcześniej to robiliśmy. Kapam się, że nie nagrałem zakończenia, więc nagramy teraz. Dziękuję wam za oglądanie. Pojawi się kiedyś tam może druga część, kiedy ją zrealizuję. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć. Jebać Disa, kurwę, Zwisa, Orka, skurwysyna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... Ziomek jest pryszczem, kurwa. Nie, nie jestem chory.